Nazywam się Borys Kossakowski i o swojej działalności artystycznej mógłbym mówić dosyć długo, ponieważ robię dużo rzeczy i niestety z taką trochę zaciętością dziecka z ADHD chciałbym robić wszystko. Kolektywu Nasiono Records i w ramach tego kolektywu, oprócz wydawania płyt i nagrywania muzyki, koncertuję z trzema zespołami aktualnie. Pierwszy nazywa się Towary Zastępcze, drugi nazywa się Karol Schwarz All Stars, a trzeci nazywa się Sunday Orchestra. Zapominam o każdym marzeniu, które już zrealizowałem, zapominam szybko. I w zasadzie to jest taki też wielki ból, że do tych swoich sukcesów dążymy tak długo i z takim mozołem, że jak już one się wydarzają, to wcale ich nie uważamy za sukces, ale za zmorę i mordęgę i w zasadzie to cieszymy się, że to już się skończyło. Wbrew obiegowej opinii, na studia psychologiczne poszedłem nie dlatego, że miałem ze sobą problemy, tylko dlatego, że byłem ciekawy świata. I wbrew obiegowej opinii, na studiach psychologicznych nabawiłem się problemów ze sobą i musiałem sobie z nimi poradzić. To tak przede wszystkim właśnie to mi dały studia psychologiczne, że zacząłem przez nie się za dużo zastanawiać nad tym, po co się żyje i w ogóle po co to wszystko. Druga rzecz, jaką mi dały studia psychologiczne, to przeświadczenie, że nie chcę pracować jako psycholog. Trzecia to, że nie tylko nie chcę pracować jako psycholog, ale też nie chcę pracować z psychologami. W związku z tym zacząłem szukać różnych innych rozwiązań. I w ten sposób trafiłem najpierw do klubu Żak, wcześniej jeszcze do producenta biżuterii bursztynowej, gdzie pracowałem jako marketing manager przez 2 lata, a obecnie jestem dziennikarzem.